Siemanko, z tej strony Nexią i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z Meczyków Online. Dzisiaj jest ze mną Heylen. Siemano, witajcie. I jak możecie pewnie zauważyć, mam dosyć dziwne statystyki klubów. Ja mam 4 gwiazdki, Heylen ma 3,5 gwiazdki, a tak jak żaden klub z Ekstraklasy czcigodnej nie ma takiej oceny. Tak, bo mamy takie wyzwanie, że wybieramy jeden zespół z polskiej ligi i możemy zrobić 5 dowolnych transferów, ale żaden zawodnik nie może mieć powyżej 90 overa, więc będzie być ciekawie. Transfer tylko z jednej ligi. Że jeden tak, zawodnik jeden z jednej ligi. Na jedną ligę. Tak jest, dokładnie. Tak. Dobra. No i ja wybrałem Pogoń Szczecin tylko dlatego, że tak mi się wylosowało. No a ja nie za nich. Był niebieskie stroje. Tak w skrócie. Zobaczę, czy skład ustalony. Aha, właśnie, zarządzanie. Dobra, jest. Musimy sprawdzić, czekaj. Dobra. Jest. Ogólnie rzecz biorąc, nikt z nas nie wie, jakie składy ma przeciwnik. Więc tak, będzie trochę niespodzianka. I ogólnie... Ja mogę ci zdradzić, że mam Hrycko. No, ja mam aktualnie... To ci mogę zdradzić jednego zawodnika. Mam Matę na arenie, no nie? No to to... No, ja mam Hrycko. Deal with it. No i dobra, to przerzucamy sobie to od razu do składów. Więc pierwsza mój pewnie będzie. Cavani, tak. Royce, Nani, Lavezzi i Casillas. Wow. Znowu nie masz nikogo na ramce. Boże, na obronie. No bo ja stawiam na obronę Pogoni Szczecin, ja w nich wierzę. Boże, trochę mało pace'a widzę. Oj tam. U ciebie Neuer, Mata, Di Natale, Ibrahimowicz i kto jeszcze? Sergio Ramos. I Tonev. To jest niesprawiedliwe, bo Tonev gra już gdzie indziej. No, bez kitu. Tonev gra teraz chyba w West Hamie albo w Aston Villa, nie pamiętam. Ale dobra, przejdźmy do meczu. I jeszcze chciałbym przypomnieć, że pierwszy mecz naszych wyzwań możecie zobaczyć na moim kanale. Zapewne gdzieś w opisie będzie tego tak jest, filmu stworzyć i tak rządzę na twoim kanale. Na opisie. No i tam jest pierwsze wyzwanie, trochę inne. Jakie to zobaczycie już sami. No wow, jaki spalony, no w sumie ewidentny, powtórka widzę. Pokazuje wszystko. Widzę, że Lech bardzo ofensywnie ruszył. No powtórka pokazała wszystko, jaki tutaj błąd popełniła ofensywa Lecha. I defensywa dobrze się zachowała w Pogoni. No, ej, nieładnie. Tak. Dobra, dzisiaj jestem w takiej średniej formie do FIFA, bo przedtem przegrałem puchar pierwszej ligi w fucie, więc jestem trochę... Zremisowałeś. No ale ostatnio, no brakło im punktu. Aj. Dobra, jest Murawski to nasz... To jest no ktoś. No i a Jezus. Co? Boże! Ja byłem pewny, że on złapał tą piłkę. Widzę, że ty masz straszne szczęście do tych, do bramkarzy. No ale jak, ja byłem pewny, że ja sobie już tak na luzie czekam, aż sobie odejdziesz, patrzę, bum, a on nie złapał. A, to mówiłem, że to Neuera będzie ciężko pokonać. Na pewno dużo ciężej niż Casillasa. A, no zobaczymy. Przynajmniej mojego. Co to za jakieś triki? Ibra, bum! O, w dupę, a... Ale dziwnie uderzył, no, tak lekko jak na niego. No nawet bardzo, lekko jak na zwykłego zawodnika nawet. Źle trafił w piłkę. Ale jest Wołomkiewicz power. Nani. Jak to nie wierzył w mój końcowy... Aha, bo ty masz inne komentarze niż ja. What the fuck? Co? Gdzie uderzył? O kurde. On chciał ją wykopać, wiesz. No jakim cudem Ibra może przegrywać główki z obroną Pogoni Szczecin? No bo Pogoń Szczecin to jest... Dobra, teraz Neuer nie popełnił błędu. Ale moja obrona też nie Hrycko na posterunku. On nie przepuszcza żadnej okazji. No, czemu on tak przypuści? Manuel Neuer nie ma bata, on wszystko czyści. Piąty obrońca. Jest. No co? Edo! No nie wierzę! Żyj gruz, cyganie! Kamiński cię zgnębi. Najlepsza obrona na świecie. Ibrahimowicz nie żyje. Jakim cudem Ibra? Przecież to jest niemożliwe. Ładne podanie. Sisej!
Nie wyszło im to do gry. Ajajaj. Ej, Casillas. Jezus, jak to dziwnie wygląda. Nie no, bardzo naturalnie. Casillas w Pogoni Szczecin, Neuer w Lechu Poznań. Cavani, Lavezzi. Ibra! Wszystkie nasze transfery. Royce! Dobra, tego nie było. Masz może ławę w składzie? Mam. No, no. To on chyba oddał ten wcześniejszy strzał też taki celny. Nie, to nie był ława, to był Rogalski. Sorry. Takim Rogalem zabimy. Piłka chodzi jak po sznurku. Mają szansę. I lecisz, Lavezzi. Pchi. O, w dupę. Chyba Royce'a zabił. Jednak nie złapał piłki. Powiedz mi, czy nie... O Jezus. No serio! Di Natale! Powiedz mi, czy nie dmucham w mikrofon, mam go dosyć specyficznie ustawionego. Nie, jest okej. Okay. Dobra. No to tylko tyle chciałem wiedzieć. Przejdźmy... Jezus, nie wykopuj. Szajce. Co ty językiem wroga mówisz? No, Tonew, pokaż mi tu swój skill. No serio, Ibra, ciebie każdy przepycha, ja pierdzielę. Próbuję teraz ślizgiem. Żyjesz? Będą kontratakować. Halo. Jestem. Okay. Przerwa techniczna była. Spoko. Ale już wracałem. Dobra, Sergio. Nara, przydałoby się wywalczyć jakiś rzut rożny, żeby Ibra i Ramos miał coś do powalczenia. Przydałoby się tutaj strzelić jakiegoś gola, najlepiej ławą, żeby udowodnić, że... Przewrotki mogłeś. No, kliknąłem ten z fikusem, ale on wolał jakimś dziwnym wolejem z ziemi. No wiesz. Już nie będę się wtrącał może do jego geniuszu. I patrz, Tony powstrzymany przez ławę. Ma wybór w tej... mi tam faulujesz, tym nigerem. Sisejem! Ha! O! Cavani! Kamiński, a nie Cavani. Pomyliło ci się nazwiska. Tak, sorry, wybacz. Stary. Nie Kamiński, Boże, Wołąkiewicz, a nie Kamiński. Czy ja przez cały czas mówiłem Kamiński? Tak, to przez cały czas Wołąkiewicz. Wołąkiewicz, czyli Toc z Polski. Z Ligi Polskiej, bo z Polski to był Lewandowski już. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobrze podał. Sisej, weź mnie nie zabić, stary. Oh fuck this shit. Dobra, no serio? Nie wiem. Obrona, Pogoni. Wszystko po prostu... przegoni. No ale to jest niemożliwe, stary. Trochę indziej ten... jak on się nazywa? Royce nie pasuje, tak średnio gra. Nie ma zgrania, jest. Nie ma zgrania z elitą z Pogoni. Ale tak, żeby nie było, my nie jesteśmy kibicami żadnej drużyny z Ligi Polskiej, nie interesujemy się tą ligą, więc bez hejtów, please. Tak, ja jestem na przykład kibicem Andrzej Machaczkoło. Serio? Nie. Nie. Każdy... Co to był za Superman? Jest Enriquez. Jest tutaj. Cavani. Czyżby Wołąkiewicz kogoś ponownie skasował? Ups, tak mi przykro. Czekaj, Andrzej, lepszych na twojego Di Natale. O, na przykład Hrycko. Widziałeś, jak tam co widzisz? Zaraz Tonew przejmie piłka, wtedy... albo Murawski. Murawski to już jest twój postrach. Koniec, 0-0. Niezbyt porywająca ta pierwsza połowa, nie było żadnego takiego większego fejla. Poza całą tą połową. Poza Neuerem fejla. Strzały, oddaj więcej strzałów. Dobra, ja zmieniam formację. Czy ty słyszysz, że ktoś coś robi u mnie na zewnątrz? Nie, nic nie słychać. No dobrze, bo ktoś coś... Robi ciebie na zewnątrz. Tak. Dobra. Zostało ci 37 sekund. Widzę, ale ja wykorzystałem już ten czas bardzo dobrze. 4-1-2-1-2. O, Love and Chris. Czemu ja się nie skapnąłem, że ty tam jesteś? Jest Wąkiewicz, stary. Co to jest Sisej? Sisej 90 tempa, więc... sorry. I jest cięższy wrot, ale mnie tam... podbiegłeś do mnie. Tu. Patrz, nol.
Ja p... Serio? Co to był za... No popa... Co to był za strzał? Mówię ci, że Di Natale jest przereklamowany. Ej, tam gadasz. Dobra, o Jezus, no to my, czemu nie ogarnąłeś? Ława! I lecisz! Nie, sorry, Lawecji. Nie, sorry, Sisej. Ale Lawecji by go wyprzecił, gdyby go nie zblokował. Jezus, ma jaka pizza. Znaczy, w sensie, że mocna piłka. To nie było no jeże. Chociaż jakoś za nim nie przepadam. O, fuck, nani! Ja lubię go, ale w FIFA dobry jest, nie? Ja ogólnie za ligą niemiecką nie przepadam. A ja tam Schalke. Nie dlatego nie lubię Neuera. Aha, zdrajca. No. Jak to zatrzymał na linii, ja. Stary, Sisej. Ej, ten Cavani, to on się nie nadaje do polskiej ligi, to no tak jest samo samocnalitarny. Liga włoska zdecydowanie się nie nadaje, bo ani Cavani, ani Natale nie pokazuje nic w tym meczu. Ale patrz, kurczę. Cavani ledwo przyszedł do zespołu, już dostał siódemkę. Mata pierwszy mecz debiutański, już dychę zarąbał tam komuś. O mnie kto ma dychę? Ławka offside'owa z Rodem ze Szczecina. Ale akurat nie tam chciałem podawać, tylko tam u góry sobie biegł Tonef, ale walić to. FIFA... Tomek? FIFA, Tonef, a nie Tomek. Tomek biegł. By to wpadło. No jak na razie 0-0 i żadnego fejla takiego większego. No to boli trochę, ale limit failów, failów, whatever, został wykorzystany w poprzednim wyzwaniu. Tak, zapraszam was jeszcze raz, bo warto, 4-3 chyba był wynik, z czego... A nie pamiętam już, ale tam to każda bramka była nieporozumieniem. Ibra? No, widać, że we dwóch rozegrających chodźmy do przodu, o Jezus. Aj! Jezus, myślałem, że to tak zrykoszetuje i tak po prostu sobie leci do bramy. Patrz, Nani od razu dostał swój ulubiony numerek. Jakkolwiek to brzmi. No, dlaczego ty nie uderzyłeś tylko z podbicia, Tonef? Stary, ja rozumiem, że ci liga angielska już uderzyła do głowy. Boże, nie było spalonego, bo ty byłeś na swojej połowie. Cavani! Mi mikrofon spadł. Mogłem finezyjnym. No nie, no to nie dwunastka. Nie wyszłoby ci finezyjnym. Teraz przynajmniej masz rożnik. Ja cię pierdzielę. Próbowałem wkręcać. Co ten Di Natale zrobił? Co zrobił, szczerze mówiąc, bo nie widziałem. Odsunął się od piłki. Piłka leci w bramkę, on się odsunął. No bo on jest po mojej stronie. Spoko, zapamiętam sobie. Ibrahimowicz. Nie. No, serio! Ja zawsze tak robię, że osłaniam drugiego zawodnika, wybiegam bramkarza. Trzeba było walić i by tutaj był gol. Lecisz. A tak mam zawsze jak mnie pokusi na tego sweaty gola, którego jestem wyznawcą, że... Nie! Za bardzo ofensywnie tam ruszyłem. Sorry. Ej, nie może być 0-0, to będzie za nudne. Nie, nudno. Są jakieś dogrywki w ogóle? Nie. Jest, Lawecji. I błom! Równam tutaj fikołki i salta, wszystko. Powtórka! Patrz, skazywani na porażkę. Jakiś kuriony. Szpakowski. No i mamy odwrócenie sytuacji. Pogoń Szczecin prowadzi. Ale patrz. No serio. Dwie minuty, dwie bramki. Serio. Dlaczego to jest Power of Polonia, boże. Pogoń. No ale co tu mi zrobił Enriquez? On po prostu przepuścił swojego czarnoskórego kolegę. Ty, wtedy też było to 2 i drugi gol też był dziwny, nie? No to zaraz może się obudzić Rafał Murawski. Ogólnie rzecz biorąc, próbowaliśmy już nagrać to spotkanie.
I ogólnie rzecz biorąc, wyszedł bardzo fajny mecz, naprawdę też było dużo faili, było naprawdę fajnie się oglądało. Prowadził 2-0 Heilen, z czego druga bramka to była taka, że Casillasa już nigdy tym zawodnikiem nie zagram po prostu w FIFA. Czy to 14, czy to 38. 38 już go raczej nie będzie, ale... Giggs dalej będzie. I nagle tak Murawski sobie ni stąd, ni zowąd, 40 metr, po prostu sobie na pałę uderzył. I centralnie okno od poprzeczki. Murawski. Tak na pałę. No, tylko że potem FIFA najpierw zaczęła tak lagować, że było po prostu... No, pokaz, że ostatnie 15 slajdów, trwało prostu... 15 minut prawdziwie. Tak, pokaz slajdów był. Tak. Nie, to był po prostu... Yo, go w pałę, Enrico! Tak. No czemu główką? No, a to Murawski wiesz. Był, to on już cię namierzył, stary. Już ma przejebany. Reakcja skrzydłem szansa na dośrodkowanie. On cię na oku nie spierdol tego. Ty znowu Murawski taki agresywny się zrobił. Widzisz. Boże, zasłonił mi ten pasek, nie możesz teraz zatrzymać, bo nie masz piłki i nic nie widziałem, co się dzieje. To jest głupie, to jest właśnie głupie. Tak długo to się wyświetla. No i wywaliłem. A ty coś robisz tak, teraz? Tak, zmianę muszę zrobić. Aha. Thiago Silva? Aha, nie. Piłka opuszcza boisko i za moment... No Ibra centymetry nad bramką. Piłka poza no i wznawiać będą... Chyba tym strzałem chciał... Przestrasznie, jak to było? Chyba chciał trafić jakiegoś kibica na trybunach. A to nie baseball, tu nie ma punktów za wywalenie w trybuny, czy jakoś to... O, to też coś takiego jest. Futbol amerykański, nie baseball. Nie, to baseball. Baseball, albo to było w starszej FIFA. Ale w baseballu się nie kopie tego piłki do góry. No dobra, mniejsza z tym. W futbolu amerykańskim masz coś takiego, że musisz przekować no, nad taką poprzeczką. Nie, grałeś kiedyś w baseball, jak tam wywalisz piłkę w trybunę, no to już masz punkty, no nie? No wiem. Znaczy nie grałem, ale mniej więcej wiem o co, come on. Dostrzegł partnera. Strzela! O fuck, myślałem, że to wejdzie. Mógł to tak podkręcić, że najpierw ominęłoby Casillasa, a potem weszło do bramki. Po prostu twoje dzisiejsze strzały i po prostu moja skuteczność 10 strzałów i żadnego gola po prostu miażdży. Wiesz co, po prostu ty nie jesteś stworzony do robienia transferów. Murawski nie. Fuck this shit. A szkoda, Murawski tam już wchodził. A niech to. Kurczę. No 2-1. On chyba jeszcze ma... On jeszcze będzie miał tutaj chwilę, coś tak czuję. Jeszcze nie, koniec. Dopóki bramki są dwie... Wiesz, wszystko się może zdać. Ja pierdzielę, ja już to widziałem w bramce. Ja to wkręcam teraz, patrz. No nie no, to ja kryję, bo Di Natale się znowu schowa. Oh, fuck, jest się za mocno. O, koniec meczu. Dobra, to dzięki za spotkanie, było też ciekawe. W końcu mi się udało, moi zawodnicy w końcu w 90 minucie sobie przypomnieli, jak się strzela na bramkę i to nie moje transfery, tylko 11 Lecha. I w dwóch meczu jest remis, chciałbym przypomnieć. No. Dobra, to ja was jeszcze raz zapraszam na kanał Heilena, link do jego kanału macie w opisie. No i dzięki za meczyk, nie? No, dzięki. Na razie. Na razie. No, cześć.